dobry wszystkim. Dzisiaj, jak widzicie, zaczynam vlog z moją mamą. Cześć. Jadę właśnie do Olfactory, do Der Elefanta i słuchajcie, jaka była historia. Siedziałam z mamą, jadłam śniadanie i byłam pewna, że umówione jesteśmy na godzinę 15, po czym Dorota dzwoni do mnie dokładnie 15 minut temu, że ona już zamawia taksówkę i zaraz będzie. Ja mówię, jak to? A nie byłyśmy umówione na godzinę 15? Ona mówi, nie, na 13. Więc w przeciągu 10 minut pomalowałam się, ubrałam i jadę. Będę dokładnie za 3 minuty. A to spóźnienie w ogóle mnie nie dziwi. To jest jakby częsty przypadek. A ja bardzo mam problem z ogarnięciem się czasowym. Wczoraj, słuchajcie, do mnie mama mówi, że Aniela jest z Tursonem w hotelu. Ja mówię, jak to? Po czym oni do mnie pisali kilka dni wcześniej, ja w ogóle zapomniałam im odpisać, także też się szybko zebrałam, pojechałam i jakoś ogarnęłam, no. Dobrze, że zrobię się szkolenie z zarządzania czasu. Dobrze, mam. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, jestem już z Dorotką w Der Elefancie. Hej. Zamówiłyśmy sobie pyszne jedzonko, Dorota zamówiła lunch z okoniem. Tak, z okoniem. Z kremem miętowym, z deserem. A ja zamówiłam sobie standardowo ośmiornicę i co najlepsze namówiłam Dorotę na ostrygi, bo Dorota stwierdziła, że nie lubi, ponieważ nie wyglądają za apetycznie. Zobaczmy, czy będą dobre, ale jeszcze coś zamówiłyśmy. Drinka. Drinka w kokosie, nie powiedziałyśmy, pomówiłyśmy na vlogu u Olfactory. Opiszę link do tego filmu. No dokładnie, mam nadzieję, że będzie pyszny. Tak, zobaczymy, zaraz wam wszystko pokażemy. Jesteś podekscytowana? Nie bardzo. Spróbuję, ale tylko dlatego, że mnie namawiasz i żeby mieć to z głowy. Przyszła nam już naleweczka, zdrówko. Niepomalowane paznokcie, ale zaraz idę malować. A ja niepomalowane? Ja nie wiem, która z nas ma gorsze. Nie wiem, która ma gorsze. Kończymy sobie, słuchajcie, już obiadek i zaraz jeszcze pójdziemy sobie zrobić może jakieś zdjęcie stylóweczki, prawda? Tak. Wyszłyśmy. No w sumie jeszcze jesteśmy pod Der Elefantem. Widać, tak. Boże, zobaczcie, jaka wysoka. Tak, mam koturny. Ale wszyscy się na nas patrzą jak na... Wariaty, że nagrywamy. No trudno. Tak, nagrywamy obiad. Pyszny obiadek, zjadłyśmy lunch. Tak. Dziękuję bardzo, bo Dorota po raz kolejny. I co, idziemy teraz zrobić właśnie sobie zdjęcie, tylko zastanawiam się, gdzie? Właśnie musimy znaleźć miejsce. Albo ja może wyżej. Czekaj, może ja będę szła z przodem, a po prostu ty z tyłu. Dorównamy. Jeszcze taką małą ciekawostkę dla osób, które nie były w Der Elefancie, że Der Elefant składa się z dwóch części, czyli Der Elefant i Fish Market. Ja osobiście zawsze preferuję siedzieć w Fish Markecie, ponieważ tam są przepyszne ostrygi, grillowana ośmiornica. Natomiast jeżeli siądziecie tutaj, właśnie gdzie siedziałyśmy dzisiaj, Dorota jadła lunch właśnie z tej części, a ja zamówiłam sobie z Fish Marketu, także można to łączyć i nie ma problemu. I serdecznie polecam wam to miejsce, bo jest to moja ulubiona restauracja w Warszawie. Żegnamy się z wami, moi drodzy. Byłyśmy na pysznym lunchu, spędziłyśmy bardzo, bardzo miło czas. Także Andzia tutaj też nagrywa. Na dwie. Także nagrywamy jednocześnie. Andzia też będzie miała vloga. Oczywiście. Tak, zgadza się. Jak będzie, to podlinkuję pod spodem. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, a my się już pewnie niedługo jakoś złapiemy. Także do zobaczenia. Pa, pa. Kochani. Hej.
Hejka! Hejka! Wjechałam do hotelu, napiję się może stoku, posiedzę chwilę z mamą i zobaczymy, co będziemy robić dalej. W każdym razie mamy, słuchajcie, teraz na zewnątrz. Matko, jak razi, na zewnątrz mamy ogródek, więc jeżeli macie ochotę wpaść, poczylować czy na sok, czy zjeść sobie coś dobrego, to jak najbardziej jest na to odpowiednie miejsce w Warszawie. Zobaczcie, mój Wojtek chciał się wam pochwalić, jakie ma piękne różowe buty. Ona mnie filmuje. Co ty tam mierzysz? Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam powiedzieć, co robię? Nie. Dlaczego? Powiem. Nie. Ale powiem. Zobaczcie, kogo spotkałam w hotelu. Całkiem przypadkiem. Cześć. Weszli i zapałam. Pokaż, co jemy. Już wam pokażę. Zacznę może od Darka, bo tutaj to jest... Tak pięknie. Mięso oczywiście. Mięso jak zwykle. Mięsko. A Karolina ma rybkę. Rybkę i warzywa i truskawkę jakoś nawet mam. No. Pięknie wygląda, co? Wam życzę. Dziękujemy. Koniec jedzenia. Smakowało? Tak. Super było, naprawdę fajne. No ja już jestem przyzwyczajona, więc smakuje zawsze. Żeby nie było, Karolina pije herbatę, a nie wino, bo to tak wygląda. Nie, piszę, że alkohol, ja bym bardzo chciała, ale nie mogę niestety. Długo nie będziesz mogła. Nie, długo nie będę. Ale wiecie, co się stało? Pierdzioszek mnie kopnął. No. Dostała. O buziara. Ona mi czy kopie, ja będę sobie sprawdzić. No i... Zobacz, no. Śmiesznie, nie? Fajne, śmieszne, co? Fajne, no. Myślałam, że tak delikatnie, ale kopnęła porządnie. No, no. Tak właśnie kopnęła. Słuchajcie, udało mi się porwać łobuzów i jedziemy do Witkaca. Darmowa podwózka. Darmowa podwózka, możliwe, że kupię jakąś torebkę, bo dzisiaj będąc z Dorotą zobaczyłam, że ona ma tego Neverfulla jasnego i Karolina też ma takiego, jest z niego tak, zadowolona. Jest cudowny, tylko że brudzi się czasem od takich jeansowych rzeczy, trzeba uważać. A to wtedy trzeba właśnie, ja chcę do takich sukienek jak dzisiaj mam, no, wiecie, super. Tak... Na lato on jest świetny. Na lato, dokładnie, na wiosnę, do takich wakacyjnych rzeczy, także jedziemy, zobaczymy, może coś kupię. Słuchajcie, jaka sytuacja. Jechałam z Karoliną i z Darkiem właśnie do Witkaca, z czego zadzwoniła moja mama, że Angela, za godzinę mamy już otwarcie właśnie kliniki i ty jesteś w ogóle nieogarnięty. Ja mówię, kurczę, faktycznie, a jechałam właśnie do Witkaca w celu kupienia torebki na dzisiejszy wieczór. Chciałam po prostu taką małą Yves Saint Laurent z takimi fajnymi łańcuszkami. No i jak się okazało, mówię, dobra, w takim razie zostawcie mnie już tutaj, miałam darmową podwózkę, zostawcie mnie już tutaj, ja szybko wbiegnę, kupię i tyle. Wpadłam, okazało się, że niestety, ale tej mojej torebki małej nie ma. Także znalazłam dużą i kupiłam dużą. Torebka jest po prostu przepiękna, granatowa, z srebrnymi elementami. Dotychczas wszystkie moje torebki mają złote elementy, także bardzo się cieszę. Kupiłam torebkę, dzisiaj jest taki po prostu aktywny dzień, pełen zamieszania. Czekam na taksówkę, są korki, także mam nadzieję, że jak najszybciej dojadę do domu. Także torebka kupiona, bardzo się cieszę i jadę do domu się ogarniać i na imprezę!